Malwina, nieoczekiwanie spotykamy się w Belgii, Plan The Traitors, i bardzo mnie ciekawi, co cię najbardziej w tej pracy cieszy, a co cię stresuje? Wszystko mnie cieszy i wszystko mnie stresuje. Próbujmy to nazwać. Jest to tak duże przedsięwzięcie, że no, czuję presję powagi sytuacji, powagi formatu. To jest największa produkcja stacji TVN na przyszły rok. No więc chyba każdy stojąc w moich butach czułby to samo. Bo wielokrotnie mówiłaś o tym, że wygrałaś casting. Czy pamiętasz, jak to mniej więcej wyglądało? Czym musiałaś się wykazać? Ten casting polegał na trzech elementach. Pierwszy to był tekst na biało, czyli tak zwany stand-up. Drugim elementem było wytłumaczenie zasad gry, czyli tak zwana akcja w plenerze. A trzecia, moja ulubiona, to była rozmowa z uczestnikiem. Jesteśmy po takich zdjęciach próbnych, my byliśmy tymi królikami doświadczalnymi, my dziennikarze, influencerzy. Jakie są twoje przemyślenia po tych twoich pierwszych takich zdjęciach próbnych? Jakie są przemyślenia takie, które sama w sobie tam wykiełkowałaś? Jakie są też po tym, co dostajesz do ucha? Jaka chcesz być? Podirytowaliście mnie, więc okazuje się, że to działa. Czyli mam być groźna, skupiona i milczeć. Coś, co jest dla mnie bardzo trudne. Bo pauzy w telewizji dużo robią, a to jest trudne. Ja jestem osobą bardzo taką emocjonalną, ekspresyjną i to jest dla mnie prawie praktycznie aktorskie zadanie, żeby być sobą, ale minimalizować dźwięk. Dużo się już mówiło o tym programie, zanim jeszcze w ogóle zostały ogłoszone różnego rodzaju szczegóły. Padało i nazwisko tak doświadczonych osób jak Katarzyna Dowbor, i Agnieszka Woźniak-Starek do prowadzenia tego programu. Czy ciebie jakoś w kontekście tego, że wybór padł na ciebie właśnie, stresuje jakoś tak głośność w tym temacie, że tak powiem, medialna? Ja jestem zadaniowcem. Przez ostatnie 15 lat spędziłam w telewizji jako kostiumograf, jako prowadząca. Czuję presję. Ale wiem, jak mam wykonać to zadanie i wykonam to zadanie najlepiej, jak potrafię. To jeszcze na koniec się zapytam. Myślę, że taka jest rola w ogóle tej prowadzącej. To jest kobieta zadanie. To jest kobieta zadanie. Ja 15 lat zarządzałam ludźmi. Gdyby nie moja, nie wiem, strategia działania, to nie powstałyby programy takie jak Taniec z Gwiazdami czy Voice of Poland. To wymaga odwagi, decyzyjności i skrótowego wydawania poleceń. I tak się wygrywa. A ja mam tutaj też swoje miejsce w cieniu. Dla mnie najważniejsi są uczestnicy. Ale też fajnie, że głośno o tym mówisz i przypominasz o na przykład o projektach, które zrobiłaś, bo dla ludzi, widzów, to też nie zawsze jest oczywiste, kto stoi za tak fantastycznymi formatami, bo bierzemy tylko tę rozrywkę przez 45 minut, a potem idziemy dalej do swoich zajęć. Na koniec, my tutaj mamy grę, mamy głosowania, zdrajców, lojalnych. Ale o czym według ciebie tak naprawdę jest ten program? O sile umysłu. To jest program o sile umysłu. O tym, kiedy trzeba milczeć, a kiedy trzeba mówić. Z kim trzeba żyć dobrze, a z kim, na kogo nie należy zwracać uwagi.